Jak na koninie, Franek Smlecok wygnał stracha. Franek Smlecok był przy wojsku. Służył już cosi ze dwa roki. Jego pierwszy raz puścili na urlop, jak ino przyjechał do wsi, przywitał się z ojcami. Podopytował, co i jak, co zdrowi i co z gazdówką. A pod wieczór wybrał się do Cieśle na brzyzek ku jednej Marysi. Co już z narod widział Idący dziwował się czemu tysto na drodze pusto Syćka ludzie jakby się pochowali Po chałpak Choć jeszcze nie było ciemno Franek jacy nie wiedział Że po koni nie chodzi strach Niby mu ta co się go dali, Ale łodnie dowierzał Bo już dawno wiedział Że boć siecza Jacy żywych a nie duchów Do reszty, jako wojok Miał przy sobie zbroj. Jako z to by było, kieby się wojok przyzbroił ducha bołu. A stało się tak? Ze na jesieni łońskiego roku umarł jeden chłop, u palaca haj na ostatnim osiedlu. Coś i tam z nim musiało być nie tak. Czy to był jakiś jej grześnik, ty miał Inkse sprawy, co go ze ziemi do nieba puścić nie chciało. Dość ze co chodził po wsi po okna i celico wołał chrubym, pokutnym głosem, a najczęściej przywoływał swoich kumotrów. Kuba, Maciek, poczcie ku mnie! Ludzie się go strasznie boli i uciekali przed nim. A strak i nosieśnik śmiał i dal się jak jaźwiec. jazego go było słychać na trzecim osiedlu. A i teraz Franek dosłyszał, że z drugiej strony wody ktoś woła. Kuba, Maciek, pojdźcie ku mnie. Droga ku Maryścine chałpie wiedła bez żyko. Mostu jeszcze z odnego nie było, ale była ława. Franek wyszedł na to ławo z jednej strony, a z drugiej zbliżał się ku niemu strach. Kiedy się zeszli na środku, z odnym z odnemu nie chciał ustąpić drogi. Anna napora, hanusino Cubatka. Hanusia obudziła się do dnia, słonko dopiero wychylało się z do góry, a w lesie jeszcze siedziała noc. Babka już chodzili po izbie, splatali cieniutki warkocyk i śpiewali na cały głos. Zacnijcie warki nase kwolić panno świnto, zacnijcie opowiadać, ceść jej niepojęto. Kiechanusia to usłyszała, już dobrze wiedziała, że trzeba wstawać, choć było jej jacy jedenaście roków. Musiała jeszcze przed skołą pomóc ojcom podbywać się w stajni. Miała tam swoje obowiązki. Wyskoczyła z pościeli, ubrała się wartko, przemyła buzio w zimnej wodzie, co stała we wiadze psy kuchni i posła do stajni. Poźreć na kury. Każdego dnia musiała im otworzyć okienko do pola, nasuć jarna do zupka i naloć wody do opróconego starego kafla, z którego radę piły. Zawsze ty zrachowała, czy jest telo kur, kielo było wcora na wieczór, kiedy zawierała okienko. Bo to nieraz już wsi bywało. Ze w nocy zakradła się liska, cykuna i narobiła skody, a i tej nocy burek z okropnie. Kto wie na co? Jas się Hanusia przebudziła i prógowała se czy ty dobrze zamyka okienko. Anna Napora, hanusina Hanusino chustka. Kiepsi, słolato i skończyła się z koła. Hanucia razem z innymi dzieciami z w kozdy dzień posłała krowy. Nieraz ich siedem wygeniali do lasa. Zadno nie miała łańcucha, ale za to kozda nosiła na sobie styrkołko. Był to duży dzwonek z blachy, tak urobiony, że kozdy wydawał jęksy dźwięk. Kie krowy bez zwiedzi do góry, to słuchać było jak całą zwonkowo orkiestrę. Jak się łoze sły po polanie, wiadomo było, ka, która jest. Trzeba było wiedzieć, ka, nie, która z tylkołka dzwoni i uważać, żeby się krowy nie straciły. Do góry syczka se pomagali odegnać, bo gnało się pod okiem, a zaś z powrotem to już same. jak dzieci gnały krowy do góry, tak śpiewały, ja ze się nie po pogroniak. Pasła, jose, pasła, dwoje bydełecka, mamusinokrówka krówka moja, jałówecka. Nie będę ją pasła za łyzeckie masła, ani za półsyrka, bo ja nie pastyrka. Nie będę ją pasła, ani nawracała, bo mi moje, mama już nie dała. Nie dała, nie dała, ale mi już będę nawracała bydełko po leście. Anna Napora, zwada. Kiedy no nastała wiosna, zacynało się pasienie krów. Już dawno tak się przyjęło, że to była robota dla dzieci. Za kiel jestce, przysło lato... I trwa było chodzić do szkoły, Hanusia i jej bratowie razem z inksymi dzieciami z osiedlo wyganiali krowy do lasa rano na czas, zaraz po tym jak się ojcowie poodbywali, a przyganiali do chałupy przed połedniem. Dopiero potem syćka śli do szkoły, bo w te chodziło się na później, a po połedniu po nauce zaś wyganiali do góry drugi roz i paśli już do wieczora. Zganiało się na siódmą i tak w kozdy dzień, ale na niedzielę się poumawiali, że co tydzień będzie pos kto inny. Roz Hanusia na drugi tydzień Franuś, a zaś na trzeci Wojtek, bo kozdy chciał mieć choć trochę wolnego. Ale w jedno niedzielo Nie mogli dojść na kogo teraz kolei. Jo po złońskie niedziele i dziś nie pudo, zapierał się Wojtek. Posołeś ale ino temu, Że ja pas za ciebie dwa razy. Toś ino odrobił, a nie nadrobił, ona mu franuś. To trwa było, nie pas za mnie. Prosił cię kto? Jo ci nicego nie obiecował. Chciałeś toś pos. Wojtek nie wnerwij mnie, bo nie wytrzymie. i sobą krócić nie dom. Jak ci trwa by o wolnego, godą. A teraz się zapieros? Toś ty taki brat? E, cicho ze, niech Hanka pójdzie. Łagodził Wojtek. Obiecioś, obieco się jej celi, co? To może pójdzie po dobroci. Ja nie pudo ususała z mową braci Hanusia i Jaze poczerwieniała ze złości. Jodziś ja jado z mamą i ciotką Helą do kościoła na sumo, a potem mamy iść do ujny miewać ciotcy Gorset do ślubu.